Dzień dobry. Dobra, dajemy intensywny siemaneczko. Witam w Unboundzie. Zobaczmy, jak ta gierka będzie chodzić. Ciekawe, w ilu w FPS-ach. O, zaczynamy fabułę, uhu! Jas, przez całe lato pracujemy nad tym wozem. Daj mi się wreszcie przejechać. Dobra, dobra, tylko ostrożnie. Nie chcę żadnych niespodzianek. Lepiej byłoby po angielsku mieć dialogi. Ja mogę jechać. Zobaczymy, co potrafi to cacko. Gaz do dechy! O, szybka jest, Jas. Zaraz zakręt. Widzę. Zobaczmy, jak się tutaj driftuje. No dobra, to wiem. Ojej, ale tu się opornie driftuje, ja pierniczę. Kręci stopni hamulec. O, ale to... Tak, opornie. Dobra. Ojej. Dobra, nic się nie stało. Poszło nie najgorzej. No weź, myślałaś, że się nie uda. Cicho, odpalaj nitro. Na co tyle koni pod maską, jak nie pośmigają? Ale to się trzyma. Oj, oj, oj. Zapach nitro. Kurde. Poczujesz zapach zwycięstwa. Co za pewność siebie. Dziwisz się? To auto to petarda, Jas. Miesiące ciężkiej pracy popłaciły. Tak długo tylko staliśmy z boku, że aż trudno uwierzyć, że w końcu będziemy się ścigać. Mm-hmm. To jest wyścig? Ja, no nie. Jest tu cała społeczność wyścigów ulicznych. Zabawmy się. W końcu weszliśmy do gry wprost z ulicy. Mhm. Znam ten. O tym wiem akurat, że jest coś takiego jak zryw. Czy taki żółty paseczek. Nasze cudeńko daje radę. Wierzyłaś, że się uda? Do tej pory tylko patrzyliśmy, jak ścigają się inni. Kurde! Marzyłam o tym, ale teraz mkniemy ulicami. My i nasz wóz. To wolność. Głębokie. Zazwyczaj słyszę tylko, podaj mi klucz nasadowy. To przez samochód. Z drogi! Ludzie? NPC-ty? No way. Ała. Myślałem, że będzie mieć się tak szczerze. Ale było fajnie! O, o, o. To było nic! Rajder dał nam taki złom, a my zmieniliśmy go w to cudo. Co szef sobie myślał, pozwalając mu rdzewieć w warsztacie? Chciał nad nim pracować, ale nie miał czasu. Jak zobaczy go teraz, to chyba się posra. Fury Rajdela na tym zyskają. Inni o nim usłyszą. Wiem też o tym, że w tej grze można sobie zrobić auto nie tylko pod, które driftuje, serio. Dzięki. Które driftuje. Ale też jedzie glipowo i bardzo dobrze trzyma się jezdny. To jest akurat nowość. I mamy Pou-Pou.
Wydaje mi się, że właśnie ten Countach jest jednym z takich samochodów, które się robi pod grip. Bo bardzo dziwnie driftuje. Skąd oni się wzięli? Niech Stevenson nasyła swoje kundle na prawdziwych bandytów. Fuh, szybcy są. Zgub policję na moście! A no widzicie? Wyklepie się! Masz ten refleks? Kurde. Kto by pomyślał? Umiesz jeździć. Serio. A ty umiesz mechanikować. Serio. Lakeshore nie jest gotowe na ten geniusz. To ich słowa. Czyje? Społeczności wyścigowej. Naprawdę rządzimy. Co? Już? Lakeshore szybko nas zauważyło. To było super! Bo nie o to mi chodziło. Strasznie dziwnie się steruje ten samochód przynajmniej. A, bez przesady. Tu i tak nie można przechodzić. Zbliżamy się do mostu. Gaz do dechy. No nie wiem, Jas. W mordę. A jak inaczej zgubimy policję? Okej, na papierze ta gra nie wygląda tak źle. Lepiej, wiecie, zakładać, że gra jest gównem, niż później zawieść się. DB11. Uhuhu. Miałem takiego w hicie. Podobny design. RX7, GTR. Porządny garaż. Jas, mam pełno wiadomości na temat dzisiejszego zlotu w Heights. Przecież mówiłam, ludzie stawiają naprawdę gruby hajs. To nasza szansa. Uhu, zostawię ten polski dialog. Kurde. I co ty na to, szefie? Wygląda ślicznie. Pachnie też. Uwielbiam zapach benzyny. To wiele tłumaczy. Szczerze mówiąc, nie mogę uwierzyć, że zamieniliście mój złom w to. To uwierz. Niech Lakeshore uważa. Co? Ma wszystkie papiery. Jasne, a ja jestem LeBron. Słuchajcie, nie zabrania wam się ścigać. LeBron, nie jest Speedway Unbound. Czuć to pragnienie. No wiecie, pragnienie... Pragnienie czego? Benzyna przez niego przemawia. Mam jedną prośbę. Nie ścigajcie się z tymi dupkami z Cyril Heights. Przecież sam jesteś z Cyril Heights. Tak, i stąd wiem, czego się można po nich spodziewać. Niczego dobrego. Rydell, zawsze mówiłeś, że świetnie znam się na ludziach. Nigdy tak nie mówiłem. A co, Rydell, nie ufasz mi? Po prostu wygrajcie. Woohoo! Mówię poważnie. Nie gadajcie, tylko wygrajcie. Robię co w mojej mocy, szefie. Przygotujmy się. Mam przeczucie. To jest ta noc. Musimy tylko nadać mu imię. Imię? Serio? To też jest część fabuły, tak? Ja muszę zmienić. Nie, no chyba jajo. No to chwila, pogadajmy o mojej podwyżce. Jeśli zrobisz to z samochodem któregoś z klientów, to może. Odwozie. Nie z klientów.
Ej, interes w końcu zaczyna się kręcić. Tak się składa, że niedługo paru klientów przyprowadzi samochody. Zależy im na jakości Rydela. Jakości Jasmine. Jakości warsztatu. Jasne? Jasne. Dobra, będzie niunia. Będzie niunia. Nasza korwetta finałowa w paybacku była dziunia, to Lambo będzie niunia. Okej, ile mamy pieniądzów? No oczywiście, że nic. Pierwszy do prędkości. Czym jest przepustka? Aha, no nie, no to jest już żart. Dodali pasa do Need for Speed'a. Mapa. Na pierwszy rzut oka nie podoba mi się. Nie będę przedłużać chyba, tak mi się wydaje. To będzie na tyle. W kolejnym odcinku zajmiemy się już pierwszym wyścigiem. Dziękuję wam za uwagę. No i trzymajcie się, cześć.